Znajdujemy się w centralnym ośrodku sportu w Szyrku i trenujemy razem z drużyną na zgrupowaniu, czyli bootcampie, jak to sportowcy mówią. Próbujemy doszkalać umiejętności, grę zespołową, inne rzeczy, które przydadzą nam się w wygrywaniu meczy o stawkę. Wielu ludzi zastanawia się, co to jest e-sport. Spróbuję to jakoś wytłumaczyć i powiedzieć, że po prostu jest to granie na komputerze, tylko w miarę my to robimy profesjonalnie, zarabiamy z tego pieniądze. Ogółem trenujemy codziennie od godziny 14, tutaj w ośrodku oczywiście. Wcześniej mamy obiekty udostępnione typu basen, typu siłownia. Celem tego zgrupowania jest zgranie i dostanie się do polskiej ligi e-sportowej, którą będziemy rozgrywać właśnie z tego ośrodka. I między innymi przygotowanie się dobrze na turniej Let's Play Częstochowa, na który zostaliśmy zaproszeni i zajęcie naprawdę fajnej lokaty pomimo krótkiego okresu przygotowania się. Ogółem e-sport ma bardzo duże podobieństwo do normalnego sportu. Na przykład w piłce nożnej mamy pozycję bramkarz, tak, obrońca, pomocnik i napastnik. Tak samo u nas w drużynie też mamy jakieś role, osoba pomagająca, osoba, która pierwsza musi biegać i ćwiczymy to codziennie. Próbujemy jakby stawać się w tym coraz lepsi, łączyć te role i po prostu grać drużynowo, żeby wygrywać tak jak załóżmy drużyny w piłce nożnej.